Dzień dobry, nazywam się Bartomej Tekliński i jestem inżynierem do spraw aplikacji produktowych w pionie automatyki przemysłowej Schneider Electric. Na dzisiejszej prezentacji chciałbym pokazać Państwu nowości w ofercie sterowania i sygnalizacji, skupiając się tak naprawdę na dwóch produktach: na nowościach w naszej ofercie bezprzewodowej oraz poprawie ergonomii i estetyki za pomocą personalizacji harmony. Na podstawie własnych ponad dziesięcioletnich doświadczeń pracy z klientami przemysłowymi, oraz doświadczeń firmy Schneider Electric, globalnego lidera na rynku automatyki elektryki, postaram się pokazać Państwu, że innowacja to nie tylko bardzo zaawansowane rozwiązania, ale również zupełnie nowe spojrzenie na dobrze znane nam produkty, które używamy i są one proste. Klienci często dzwonią do nas i pytają o aplikacje, w których są problemy z okablowaniem. Mogą być to na przykład aplikacje mobilne, gdzie z samej natury pojazd mobilny. Nie może być połączony z zewnętrzną automatyką za pomocą okablowania. Przykładem w takim pojeździe mobilnym mogą być operatorzy wózków widłowych, którzy podjeżdżając pod bramę, muszą pociągnąć za linkę, do której mają podłączony łącznik krańcowy. Klienci pytają nas również o miejsca, w których okablowanie jest trudno lub to okablowanie jest praktycznie niemożliwe. Modyfikacja istniejących układów jest również dla nas i dla naszych klientów bardzo istotna. Klienci pragną. Aby te modyfikacje były bez zbędnych ingerencji. Poprawa produktywności, efektywności i poprawa estetyki, a również czasu instalacji, są ważnymi elementami dla naszych partnerów i naszych klientów, gdyż pozwalają te elementy im wyróżnić się na rynku. Pierwszym elementem, o którym chciałbym wspomnieć, to przyciski bezprzewodowe i bezbateryjne. Tak jak kiedyś mieliśmy do czynienia z telefonami stacjonarnymi, gdzie trzeba było podejść do tego telefonu. Telefon był podłączony za pomocą kabelka do naszej słuchawki, a dzisiaj każdy z nas ma smartfon, telefon komórkowy, tablet lub laptop przenośny. Tak samo Schneider Electric pragnie, aby rozwiązania bezprzewodowe w standardowych przyciskach również w niedługim czasie były wszystkie bezprzewodowo zrobione. Działanie takiego przycisku polega na wciśnięciu. Sam ten przycisk i nadajnik zmienia nam energię mechaniczną naszych mięśni. W energię elektryczną i przesyła sygnał do jednego z odbiorników. Sygnał ten potem jest załączany i możemy załączyć sobie jakiś układ lub jakąś sygnalizację. Technologia ZB Green Power, czyli technologia przesyłu danych bezprzewodowo za pomocą sygnału radiowego pozwala na bezpieczne i efektywne przesyłanie prostych sygnałów drogą radiową. Na odległości nawet do 100 metrów. A jeżeli użyjemy dodatkowych nadajników, ta odległość będzie mogła nawet wynosić 300 czy 400 metrów. Gdy umieścimy tego typu nadajniki w odpowiednich miejscach, jesteśmy w stanie objąć zasięgiem całą naszą maszynę lub cały nasz zakład. Technologia Zigbee Green Power działa na częstotliwości 2405 MHz. Natomiast, jako nowość, dajemy też możliwość klientom zmiany tej częstotliwości. A co za tym idzie, dostosowania się do panujących warunków elektromagnetycznych. Nowością Schneider Electric jest konstrukcja. Do tej pory mieliśmy rozwiązania, które były zupełnie różne. Mieliśmy oddzielne zupełnie głowice, oddzielne nadajniki. Natomiast w tym momencie Schneider wprowadził opcję kupienia transmitera, czyli nadajnika, który będzie w konstrukcją i kształtem identyczny do standardowych styków standardowych styków z naszej serii. XB4 czyli serii naszej metalowej i serii XB5 czyli serii plastikowej. Elementy tego typu można zainstalować obok standardowych styków lub nabudować na te istniejące już styki. Dzięki czemu jesteśmy w stanie modyfikować nasz układ bez zbędnej ingerencji w cały system automatyki. Nowością jest również dodatkowy element, który służy do potwierdzenia odbioru sygnału. Specjalna lampka, dzięki której możemy Mieć to potwierdzenie. Działa również na zasadzie piezoelektrycznej. W momencie wciśnięcia przycisku, siła naszych mięśni zamienia się zarówno w sygnał, który będzie emitowany drogą radiową, jak i również zamienia się w sygnał, który wygeneruje nam energię do naładowania lampki. W drugim kroku odbiornik potwierdza sobie tą informację. Jeżeli informacja jest zgodna z tym, co powinno być, odsyła informację zwrotną, że sygnał doszedł w poprawnym formacie. Poprawny format jest tutaj istotny, ponieważ bez tego poprawnego formatu odbiornik nie zadziała i nie prześle informacji zwrotnej. Gdy mamy już tą informację zwrotną, jesteśmy w stanie zapalić tą lampkę. Lampka zapala się automatycznie, bez dodatkowego zasilania, bez dodatkowych elementów, takich jak zasilacze czy okablowanie. Wszystko się dzieje automatycznie. Dzięki rozwiązaniom harmony, rozwiązaniom bezprzewodowym. Jesteśmy w stanie zaoszczędzić na okablowanie nawet 20%. Oszczędności nie wynikają z samego okablowania, ale wynikają również z dodatkowych elementów, których nie musimy użyć, np. różnego rodzaju korytek kablowych, ale również wynikają z oszczędności na czasie pracy. Instalacja takiego elementu jest bardzo prosta. Włączamy nasz odbiornik w tryb programowania, wciskamy trzykrotnie nasz przycisk i mamy cały układ już zaprogramowany. Tego typu rozwiązania. Schneider również rozszerza do rozwiązań tak zwanych harmony Hub. Rozwiązania tego typu mają możliwość trzymania informacji nawet o 60 tego typu przyciskach, a potem za pomocą komunikacji bezprzewodowej lub przewodowej, przesyłana ta informacja jest za pomocą protokołu Modbus TCP lub Modbus RTU na warstwie fizycznej RS485 do naszego sterownika PLC, który zajmuje się już obróbką takiego sygnału. Dzięki czemu jesteśmy w stanie tworzyć naprawdę zaawansowane architektury. Z elementów, które możemy podłączyć do Harmony Hub, to są przyciski bezprzewodowe i bezbateryjne, krańcówki, które również są bezprzewodowe i bezbateryjne, różnego rodzaju elementy z oferty Acti 9, np. power tagi komunikujące się po Zigbee Green Power, wysyłające informacje na temat energii, prądu, napięcia czy np. Na mocy, tego samego typu elementy z serii Compact n i również mamy do czynienia tutaj z rozwiązaniami, które pozwalają nam wysyłać informacje na temat temperatury i wilgotności. Mogą być to czujniki pokojowe, lub mogą być to czujniki, które będą badały nam temperaturę na styku z dwóch metali. I razem z wilgotnością będą przesyłane te informacje do naszego Harmony Hub. Komunikacja z Harmony Hub może następować również na zasadzie dwukierunkowości. Dzięki Harmony Hub jesteśmy w stanie odebrać informacje ze sterownika PLC i przesłać ją dalej do jednego z odbiorników, który załączy nam maszynę lub system automatyki lub dla przykładu załączy nam kolumnę świetną. Dzięki rozwiązaniom Schneider Electric i sterownikom PLC serii M262 lub naszym prostym komputerom przemysłowym z serii IoT Box i zainstalowanym na nim oprogramowaniu node jesteśmy te dane w stanie wysyłać dalej. Te dane mogą być wysyłane do standardowych aplikacji typu SCADA, typu DCS, ale również mogą być wysłane w chmurę za pomocą jednego ze protokołów komunikacyjnych, takich jak MQTT lub HTTPS. Dzięki tym protokołom wysyłamy bezpiecznie dane do chmury i możemy za pomocą EcoStruxure, Machine Advisor wyświetlać te dane, ale również magazynować je w chmurze w bazie danych. Kolejnym przykładem, co możemy zrobić z takimi elementami, jest wysłanie tej informacji do naszego oprogramowania EcoStruxure Augmented Operator Advisor. EcoStruxure Augmented Operator Advisor to nasze systemy rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki tabletowi jesteśmy w stanie przez kamerę widzieć naszą maszynę lub nasz system automatyki i dodatkowo możemy nałożyć informacje zewnętrzne, informacje wirtualne na ten obraz, na przykład z naszych elementów bezprzewodowych. Tego typu rozwiązania. W harmony pozwalają stworzyć naprawdę zaawansowane architektury. Drugim elementem, drugim rozwiązaniem, o którym chciałbym wspomnieć, to zwiększenie produktywności i estetyki za pomocą produktów personalizowanych harmony. Zmagające się na rynku konkurencja i klienci końcowi, którzy coraz częściej poszukują rozwiązań nie tylko tych tanich, ale również bardziej bezpiecznych, bardziej zaawansowanych lub prostszych w obsłudze, Wynika z tego to, że nasi partnerzy potrzebują poszukiwać rozwiązań, które będą wyróżniały ich na rynku. Personalizacja, rewolucja i transformacja ze słabo opisanych elementów na stworzenie swojego własnego i unikalnego stylu. Dzięki produktom personalizowanym jesteśmy w stanie tworzyć odpowiednie strefy na maszynie. Mogą być to strefy do sterowania jedną częścią maszyny, strefy do sterowania drugą częścią, strefa bezpieczeństwa, strefa na panel HMI i stworzyć układ, w którym będziemy bardzo przejrzysty i który będzie intuicyjny w obsłudze. Jeżeli będzie intuicyjny w obsłudze, zmniejszymy w ten sposób liczbę popełnianych błędów przez operatorów i również zmniejszymy czas potrzebny do nauczenia tego operatora, w jaki sposób ma obsługiwać daną maszynę. A co za tym idzie? Zmniejszymy koszty całkowite produkcji. Dzięki odpowiednim kształtom, kolorom, piktogramom, logo naszego, naszej firmy, dzięki zdjęciom wysokiej rozdzielczości, jesteśmy w stanie tego dokonać. Dzięki stronie internetowej jesteśmy w stanie w tym momencie skonfigurować nawet jeden produkt i taki produkt zostanie do nas dostarczony. Do tej pory rozwiązania personalizacyjne u producentów wymagały zamówień kilkuset elementów lub kilku tysięcy nawet. W tym momencie, wchodząc na naszą stronę internetową, jesteśmy w stanie skonfigurować nasz przycisk, na przykładu, nałożyć na niego odpowiedni piktogram, zdjęcie wysokiej rozdzielczości, nadać mu odpowiedni opis i w momencie zapisania dostaniemy mailem informację na temat tego, jaka ta konfiguracja jak ona wygląda i w jaki sposób możemy to zamówić. Wszystkie dane zapisywane są w chmurze, dzięki czemu są bezpieczne i mamy do nich dostęp w dowolnym momencie. Możemy edytować taki plik, możemy tą konfigurację również zduplikować, zmodyfikować, ale również zbekapować na naszym komputerze personalnym, co stworzy nam redundancję, czyli zabezpieczenie w dwóch kierunkach. Raz będziemy mieli w chmurze wszystko zapisane, dwa na naszym personalnym komputerze. Dzięki produktom personalizowanym harmony możemy stworzyć personalizowane przyciski, etykiety plastikowe, które będą spersonalizowane. Możemy personalizować kasety, dodając tam odpowiednie zdjęcia i piktogramy. Ale to, co najważniejsze, kolejnym elementem, który jesteśmy w stanie spersonalizować, są specjalne naklejki panelowe. Tego typu naklejki mogą być umieszczane na naszym panelu. Wybieramy sobie tam odpowiednie przyciski, które mają być umieszczone, odpowiednie opisy. Dzielimy całość na strefy, dodajemy odpowiednie kolory i kształty, dzięki czemu po naklejeniu takiej naklejki, która ma nawet do 500 na 400 mm wielkości, jesteśmy w stanie przewiercić razem z obudową naszą tą naklejkę, dzięki czemu oszczędzimy czas na odmierzaniu miejsca na konkretne elementy na szafie sterowniczej i na naszym panelu sterującym. Tego typu rozwiązania dają nam wiele możliwości i tak naprawdę Ogranicza nas tylko i wyłącznie nasze, nasza wyobraźnia. Mam nadzieję, że rozwiązania, które Państwu pokazałem, były dla Państwa interesujące. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy mogli spotkać się w lepszych warunkach, w standardowych warunkach. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.